Cześć, witajcie, tu Jacek z DingoGear Polska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nogawkach. Nogawkach do gryzienia, które ostatnimi czasy są u nas bardzo popularne. Dlaczego? Może powiem w drugiej części programu. A teraz skupię się jak zwykle według schematu na ich podziale, na omówieniu ich cech fizycznych. I teraz ten pierwszy podział, który tak jak mieliśmy w rękawach, tak mamy w nogawkach, więc mamy nogawki zrobione z juty i nogawki zrobione z materiału francuskiego. Tutaj tak szybciutko tylko powiem, że nogawki też występują w większej ilości kolorów niż rękawy, bo mamy kolor czerwony, niebieski, pomarańczowy i czarny. I to by było z tych rzeczy na tyle. Kolejne cechy fizyczne nogawek, czyli twardość. Zaczynamy od małych nogaweczek dla młodych piesków, czyli nogawek bardzo, bardzo miękkich, wykonanych zarówno z juty, jak i z materiału francuskiego. Później jedziemy sobie analogicznie, wszystkie te nogawki mamy wykonane w dwóch surowcach, czyli materiał francuski i juta. I tak, pierwsza nogaweczka soft, później medium, później hard. Tutaj z juty mamy przykładową nogawkę medium. To tak dla przykładu, żebyście widzieli. Co odróżnia jeszcze nogawki od rękawów? Na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli rzep. Rzep militarny, bardzo, bardzo wytrzymały. Otwieram go teraz, żebyście zobaczyli. Podwójny, więc tutaj są dwa paski tego rzepa do mocowania. Tutaj również jedna część rzepa naszyta jest na końcówkę nogawki, a druga przyszyta jest specjalnym systemem mocowań. Potem to na zbliżeniach pokażemy. Tutaj na takich paseczkach, które są wszyte w strukturę produktu, w strukturę nogawki. I tutaj pozostaje nam jeszcze jedna rzecz, czyli rączka. Rączka jest bardzo ważna. Rączka jest wszyta w środek nogawki. Też pokażemy to na zbliżeniu. Ona jest dosyć szeroka, więc można ją sobie bardzo wygodnie chwycić podczas pracy. Jeszcze tylko przypomnę, że nasze produkty tutaj, zarówno rękawy, jak i nogawki, mają oznaczenia, które widać tutaj, czyli soft, dalej medium, hard. W przypadku jeszcze rękawów to będzie jeszcze extra soft. Przechodzimy teraz do omówienia cech użytkowych. I tutaj te nogawki, no wiadomo, nogawki, więc te artykuły są potrzebne psom, które gryzą na tak zwany dół, czyli w nogi. I stosowane są zarówno w szkoleniach psów bojowych, interwencyjnych, cywilnych, jak i w szkoleniach psów, z którymi może bardziej się akurat w tej chwili kojarzą. Te nogawki to są psy sportowe, uprawiające sporty ringowe, czyli takim najbardziej znanym sportem w tej chwili i najbardziej popularnym, można powiedzieć nawet rozwijającym się, jest mondioring. Niektórzy mówią mondioring, kwestia nazewnictwa. No i właśnie te nogaweczki są ostatnimi czasy popularne, żeby właśnie te pieski w tych kierunkach szkolić. Co do przydatności, no to znowu, tak jak w rękawach, to tutaj podzielone są te nogawki na twardości, a więc na poziomy zaawansowania gryzienia psów. Z pewnością należy zaczynać od nogaweczek małych, miękkich, przyjaznych do gryzienia i później lecimy przez soft, medium do harda, no gdzie tutaj pieski już naprawdę zaawansowane sobie gryzą. Myślę, że w odcinku produktowym na temat nogawek powiedziałem już wszystko. Zapraszam do subskrybowania strony i do odwiedzania dingogear.com. Cześć!